do śrubowania. Do przekazania sztandaru. Przekazujemy Wam sztandar, symbol szkoły podstawowej im. Henryka Sienkiewicza-Wiatrowa. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. Przekazujemy Wam do tego pozytywny symbol szkoły. Traktujcie go jak wszystko, co piękne, wartościowe i świąteczne. Czcijcie go i rozmawiajcie z szkoły i jej patronów. Niech nieprzymijające bogate treści zahaczy teraz Henryka Sienkiewicza. Wskazują na nie wszystkie zasady dla dobra Polski, ówczesne i przyszłe. Do śrubowania. Próbujemy dbać o honor szkoły w Polsce. Wcierać wszystkie działy naszego patrona Henryka Sienkiewicza. Kształtować podstawę mądrego, uważnego i dobrego człowieka. Oraz celowo wypełniać obowiązki ucznia. Poczet do przekazania sztandaru. Poczet sztandarowy. Chorążek Robert Jankowski. Asystent Vanessa Niechciał, Dominika Styczewska po przekazaniu sztandaru. Stąd. Chciałbym powiedzieć, zacząć od takiej maksymy rzymskiej. Myślę, że wielu z Was ją zna, słyszeliście. Starożytni Rzymianie powtarzali tak. Non sol sed vita discius, czyli nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Idąc myślą właśnie tej maksymy rzymskiej, powiem tak. Szkoła podstawowa w Jaczowie doskonale przygotowuje właśnie do życia. Poprzez naukę, poprzez wychowanie przygotowuje właśnie Was, począwszy od pierwszoklasistów, aż po absolwentów, którzy dzisiaj opuszczają mury tej szkoły i idą do następnych szkół, już szkół ponadpodstawowych. Życzę Wam, absolwenci, już teraz właśnie tego, abyście w tym kolejnym etapie edukacji kontynuowali swój rozwój, swój własny rozwój właśnie, żebyście zasilali kiedyś znakomicie właśnie już w życiu dorosłym te szeregi wspaniałych Polaków. Tylko razem możemy pielęgnować poczucie jedności, przynależności do jaczowskiej społeczności i jej tworzenia. Mając na uwadze wizję szkoły rozwijającej się, odnoszącej sukcesy edukacyjne, a przede wszystkim bliskiej sercu mieszkańców Jaczowa, priorytetem tekstu podążamy z tym czasu, idąc w twarzy z tradycją i wyższość. Nieustannie wcielamy w życie słowa Boga. Nie rzeczywistość sama w sercu, w jakim sobie przystępujemy, daje się prawdzie. Dla mnie się poznać jako uczniowie, weseli, pełni inicjatyw i pomysłów. Chętnie włączaliście się w tej szkoły, często występowaliście na szkole na scenie, to trudno protestować. Cieszymy się, że właśnie w naszej jaczowskiej szkole mogliście podjąć wyzwania rozwijające Wasze pasje i talenty. Zapamiętamy Was jako wesołych uczniów, pełnych inicjatyw i pomysłów, którzy chętnie włączali się w życie szkoły. Często występowaliście na szkolnej scenie podczas różnych uroczystości. Reprezentowaliście szkołę na uroczystościach gminnych.
Doceniam Waszą chęć stawania się lepszym uczniem. Za Wasz niezłomny upór w dążeniu do celu i zapewnowanie sobie harcerskich wartości. Jestem pewna, że daliście się poznać jako uczniowie weseli, pełni inicjatyw i pomysłów. Chętnie włączaliście się w życie szkoły, często występowaliście na szkolnej scenie podczas różnych uroczystości. Cieszymy się, że właśnie w naszej jakościowej szkole mogliście podjąć wyzwania rozwijające Wasze pasje i kompetencje. Zapamiętamy Was jako wesołych uczniów, pełnych inicjatyw i pomysłów, którzy chętnie włączali się w życie szkoły. Często występowaliście na szkolnej scenie podczas różnych uroczystości. Reprezentowaliście szkołę na uroczystościach gminy. Doceniam Waszą chęć stawania się lepszym uczniem. Za Wasz niezłomny upór w dążeniu do celu i za kierowanie w sobie tekstu. Jestem pewna, że śmiało można stawać Was jako wzór uczniów godnych naśladowania. Życzę Wam, abyście zawsze pozostali sobą. Nie zmieniajcie się, a rozwijajcie w sobie to, co chętnie. Każdy z Was osiągnął sukces. Zrobił krok ku nowym możliwościom w poznawaniu świata i jego tajemnic. Przed Wami kolejny etap edukacyjny. Wiem, że opuszczacie tę szkołę jako zdolni, mądrzy i pełni ambicji uczniowie, przed którymi świat stoi otwory. Życzę Wam dalszych sukcesów w nauce. Umiejętności dokonywania słusznych wyborów. Natomiast wszystkim uczniom, absolwentom życzę udanych, radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Gdziekolwiek będziecie, zawsze pamiętajcie o zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz o postawie godnego reprezentowania naszej szkoły. Życzę wszystkim, aby ten czas zapisał się na długo w Waszych sercach, byście po latach powrócili do wspomnienia z łaskim pokojem. Szczęśliwej drogi. Dziękujemy władzom samorządowym, panu wójtowi Wiesławowi Dobry, panu przewodniczącemu Rady Gminy Jerzanowa Tadeuszowi Kozakowskiemu za wspieranie wszelkich inicjatyw szkolnych i za wszystkie działania na rzecz naszej szkoły. Bardzo dziękujemy pani dyrektor Wiolecie Olejnik, naszym wychowawcom, pani Beacie Jaworskiej oraz panu Przemysławowi Mazanowi. Dziękujemy za wspólnie spędzone lata, za ogromną cierpliwość do nas, za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość. Dziękujemy za dobre słowa, które dodawały nam skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły. Dziękujemy wszystkim naszym nauczycielom, i tym z klas 1-3, i tym obecnym, za wytrwałość, cierpliwość, pomysłowość i pasję. Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za to, że każdego dnia odnawialiście każdego z nas kawałek siebie oraz dzieliliście się doświadczeniem. Dziękujemy za profesjonalizm, wyjątkowe podejście do każdego z nas, za cierpliwość i wyrozumiałość. Życzymy zdrowia, powodzenia i pomyślności w wykształceniu następnych pokoleń. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły. Podziękowania kierujemy także do naszych rodziców. Za cierpliwość, za miłość, za nas. Za wszystko, co dla nas czyniliście. Każdy z osobna i wszyscy razem dziękujemy. Miejsca klasy 8 A. Emilia Kondolik. Zapraszamy Emilię. Emilia na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskała średnią ocen 5,50. Stypendium absolwenckie dla Emilii Kantowicz. Za bardzo dobre wyniki w nauce potwierdzone uzyskaniem średniej ocen końcowych równej 5,50.
6,50, wzorowe zachowanie, wykorzystanie własnego potencjału i wszechstronnych zdolności w konkursach przedmiotowych, ambitne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, zaangażowanie w pracę szkoły i klasy oraz reprezentowanie szkoły i gminy Jeszmanowa w licznych zawodach i olimpiadach przedmiotowych. Emilio, serdecznie Ci gratuluję. Oraz Piotr Bielski ze średnią ocen 4,86.